Witam Was serdecznie w moim drugim wideoblogu. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, obalę teorię na temat pochodzenia dwutlenku węgla w atmosferze, oczywiście w sposób naukowy. Postaram się to jednak przedstawić w taki dość przystępny sposób, żeby każdy mógł to zrozumieć. Trzeba by zacząć od tego takiego małego wstępu chemicznego. To, co dzisiaj będzie obiektem naszej uwagi, to konkretnie węgiel. Jak pewnie wiecie lub nie, węgiel, podobnie jak większość pierwiastków, posiada swoje izotopy. Izotopami nazywamy atomy tego samego pierwiastka, które różnią się ilością neutronów w jądrze. No więc mają tyle samo elektronów, tyle samo protonów, tylko tam w jądrze będzie jeden, dwa neutrony więcej lub mniej, tak? I tu są izotopy. No i w przypadku węgla mamy dwa izotopy stabilne, jeden niestabilny. Izotopem stabilnym nazywamy taki izotop, który w czasie nie ulega naturalnemu rozpadowi. No więc izotopami stabilnymi są izotop węgla C12 i izotop węgla C13. Gdzie C12 stanowi 98,89% zawartości węgla w przyrodzie. Czyli ten C13 jest taki, powiedzmy, w okolicach 1%. Jest go zdecydowanie mniej. Natomiast jest to wartość uśredniona. A jak się okazuje, co zaraz zobaczymy na wykresie, którego pozwoliłem sobie zrobić zdjęcie na uczelni dzisiaj, ten izotop C13 węgla będzie miał różną zawartość w zależności od rodzaju materii, w której węgiel występuje, tak to najprościej powiem. Tutaj mamy ten wykres. No i teraz, co nas na początku będzie interesowało? Na początku interesuje nas dokładnie to miejsce, gdzie mamy przedstawiony zakres stosunku izotopu węgla C12 do C13 w dwutlenku węgla występującym w atmosferze. No bo wiemy, że cała awantura o dwutlenek węgla, no to właśnie dotyczy tego, a nie innego związku, czyli ditlenku węgla. No i teraz zobaczmy, co nam mówi ten wykres. Zakres jest bardzo wąski, czyli generalnie niezależnie, w którym miejscu w atmosferze mierzymy to stężenie procentowe izotopów w dwutlenku węgla, no to generalnie jest bardzo podobne do siebie. No a tutaj, w tym miejscu, tak zupełnie daleko, powiedzmy, od tego generalnego stosunku izotopowego występuje co? Węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i biomasa. Dlaczego tak? No a to wynika stąd, że taki izotop, mimo że powiedzmy konfigurację elektronową ma to samą, czyli właściwości powinny być zbliżone, no i są zbliżone, to jednak niewielka różnica w masie w przypadku tych lżejszych pierwiastków, takich, którymi właśnie między innymi jest węgiel, jeszcze daje na tyle odmienne, minimalnie właściwości, że jednak dochodzi do pewnej frakcjonacji, że izotop akurat tego węgla będzie się nam, ten cięższy, będzie w innych miejscach występował niż ten lżejszy, bo nawet jak są razem we fluidzie, to ten akurat ułoży się tutaj, ten tutaj, już nie będę w to wnikał, to można sobie przeczytać w każdym podręczniku do chemii. Co istotne dla nas? A to właśnie to, że różnica w stosunkach izotopu węgla C12 do C13 w biomasie, węglu, w ropie naftowej, w gazie ziemnym jest tak inna od zawartości stężenia tych izotopów w dwutlenku węgla atmosferycznym, że dwutlenek węgla atmosferyczny nie może być pochodzenia, czy może być tylko wnikłym, dosłownie wnikłym stopniu pochodzenia organicznego. A na tym wykresie możemy również wysnuć drugi wniosek. Drugi wniosek jest taki, że patrzymy na wykres, szukamy sobie, i mamy tutaj dokładnie zakres, który jest podobny do tego, czego szukamy. Patrzymy, co to jest. To są bazalty płaszcza ziemskiego.
Wniosek drugi więc brzmi tak. Dwutlenek węgla atmosferyczny jest pochodzenia płaszczowego wulkanicznego. To tak naprawdę powinno zakończyć w ogóle dyskusję na temat dwutlenku węgla czy tam efektu cieplarnianego. Oczywiście elektrownie wydzielają także inne gazy, o których powiem na którymś tam kolejnym, może następnym vlogu, bo to nie jest temat na dzisiaj. Natomiast tematem dzisiejszym, tak jak mówię, było obalenie teorii, że dwutlenek węgla atmosferycznym w jakimkolwiek znaczącym stopniu pochodzi z materii organicznej. To jest nieprawda, co nam właśnie pokazuje tutaj stosunek izotopowy węgla. Chciałbym się posunąć jeszcze do wysunięcia wniosku trzeciego, już takiego troszeczkę mniej naukowego. Ano wniosek jest taki, że jeżeli ktoś w sposób jawny okłamuje nas w sprawie dwutlenku węgla, to ma w tym jakiś cel. Jeżeli jest to robione na taką skalę, to znaczy, że ten, kto ma taki cel, ma również dużo pieniędzy i wpływów. A jeżeli ma dużo pieniędzy i wpływów, ma taki cel, to należy się obawiać i może zacznijmy się powoli tym problemem przejmować. Bo jak wiemy, podatek od emisji dwutlenku węgla jest gwoździem do trumny naszej polskiej gospodarki. I o tym pamiętajmy. A następnym razem powiem troszeczkę jeszcze na temat energetyki w świecie. No więc pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia znowu.